Chciałem powiedzieć Państwu, że mamy w tym roku we Wrocławiu zespół, przeciwko któremu nie chciałbym grać jako trener przeciwnego zespołu. Dlaczego? Dlatego, że mamy sporą grupę zawodniczek, które tak najnormalniej w świecie potrafią grać w siatkówkę i wiedzą, co zrobić z piłką w każdej sytuacji. I bardzo liczę na to, że będziemy właśnie taką grę prezentowali nieustępliwą, mądrą, inteligentną, a jednocześnie opartą na bardzo dobrym przygotowaniu właśnie do tego sezonu. I deklaruję tutaj w tym momencie w imieniu całego zespołu, że nasze mecze we Wrocławiu będą bardzo atrakcyjne, dlatego że będziemy walczyli o każdą piłkę i będziemy starali się z każdego meczu i z każdego przeciwnika wycisnąć maksymalnie tyle, ile się da. Jeżeli to wystarczy, żeby wygrywać mecze, zdobywać punkty, super. Jeżeli wystarczy tylko, żeby stworzyć ciekawe widowisko, to też bardzo dobrze, a o punkty będziemy walczyć w następnych meczach. No ja witam wszystkich serdecznie. Generalnie ja jestem po 2-letniej przerwie spowodowanej macierzyństwem. Tak się składa, że kobieta czasami rodzi dzieci. Bardzo się cieszę, że dostałam propozycję akurat ze wrocławskiego klubu, bo dochodziły do mnie opinie, że jest tutaj coraz lepiej, organizacja jest coraz bardziej sprawna i po prostu lepsza. Koleżanki nawet do mnie dzwoniły i namawiały, żebym przyszła do Wrocławia, także bardzo się cieszę i rzeczywiście spotkałam się tutaj z bardzo fajną atmosferą, ze świetną organizacją i za to serdecznie dziękuję. Poza tym no, życzyłabym sobie, żebym wróciła do tej formy sprzed 2 lat, bo jestem sportowcem i do tego będę dążyć, po prostu. Dziękuję. Przepracowałyśmy bardzo dobrze sezon, okres przygotowawczy. Teraz wchodzimy w okres startowy. We wtorek mamy pierwszy mecz. Chciałabym ze swojej strony i ze strony zespołu zagwarantować, że zrobimy wszystko, aby godnie reprezentować w lidze, w pucharach europejskich, w pucharze Polski. Zarówno naszego sponsora IMPE, a także miasto Wrocław. Myślę, że mamy w tym sezonie duże szanse na to, żeby dobrać się tym najlepszym zespołem do skóry i powalczyć skutecznie o czwórkę. Będziemy chciały to zrobić, natomiast bardzo bym chciała, żeby nas omijały wszelkie kłopoty zdrowotne.